jak usytuować dom na działce. Ja jestem Ania. A ja Radek. I przyłapaliście nas dzisiaj podczas planowania ucieczki z Warszawy. Tak naprawdę cały proces lokalizowania naszego domu na działce zaczyna się bardzo wcześnie, bo już na etapie wyboru działki oraz wyboru lub opracowania samego projektu domu. Jeździmy i oglądamy działki, a oczami wyobraźni widzimy, gdzie i jak będzie stał nasz dom. Potem wybieramy lub opracowujemy projekt domu, który na tej działce stanie. Są takie cechy działki, które mają kluczowe znaczenie dla tego, jaki projekt wybierzemy, dlatego jaki będzie on miał kształt i jak na tej działce będzie zlokalizowany. A co my braliśmy pod uwagę na tym początkowym etapie? Przede wszystkim kształt działki. To czy jest ona szeroka, wąska, krótka, długa. Usytuowanie względem stron świata. Oraz lokalizacja względem drogi, przy której się znajduje. A także możliwość montażu paneli fotowoltaicznych. Nie możemy też zapomnieć o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, który nakłada na nas pewne obowiązki oraz pewne ograniczenia. A także określa linię zabudowy. A musimy też pamiętać o tym, że nasze zabudowania trzeba odsunąć od granic działki zgodnie z aktualnymi przepisami. Nasza działka jest całkiem spora, ma kształt szerokiego prostokąta, krótszym bokiem przylega do drogi. Na dodatek droga znajduje się od północnej strony. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pozwala na usytuowanie domu zarówno kalenicą prostopadle, jak i równolegle do drogi. Lokalny miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego daje nam dużą dowolność. Określa jedynie wysokość budynku oraz to, że musi mieć dach dwuspadowy. Daje nam możliwość usytuowania budynku zarówno prostopadle, jak i równolegle do drogi. Ustawiając nasz dom tym dłuższym bokiem, równolegle do drogi, zapewniamy sobie dużą prywatność tej części ogrodu, która znajduje się za domem. Ale nie tylko, bo takie ustawienie naszego domu daje nam jeszcze mnóstwo dodatkowych korzyści. Dzięki takiemu usytuowaniu domu możemy zlokalizować panele fotowoltaiczne na południowej połaci dachu, czyli w idealnym dla nich miejscu. Dodatkowo uzyskujemy taras od strony południowej i od strony zachodniej, a także te wszystkie pomieszczenia, gdzie chcielibyśmy mieć jak najwięcej słońca, czyli jadalnia oraz salon, również od tej strony się znajdują. Natomiast wejście oraz garaż, gdzie tych promieni słonecznych po prostu nie potrzebujemy, mamy od strony północnej. Czyli teoretycznie dom mamy zlokalizowany wręcz idealnie względem kierunków świata. No ale teoria teorią, chcieliśmy sprawdzić, jak to rzeczywiście będzie wyglądało w praktyce. Na rynku są dostępne różnego rodzaju narzędzia, pozwalające na sprawdzenie ekspozycji słońca na działce i względem budynku. My skorzystaliśmy z dwóch takich rozwiązań. Pierwsze to strona internetowa, która umożliwia podanie szerokości i długości geograficznej, a następnie zamodelowanie w bardzo prosty sposób naszego budynku. Wpisując parametry dotyczące pory roku oraz dnia i godziny, uzyskujemy dokładną sytuację oświetlenia słońcem na naszej działce. Daje to ogromne możliwości sprawdzenia pozycji słońca od samego wschodu do samego zachodu w różnych porach roku, bo jak wiemy, słońce zachowuje się całkowicie inaczej w zimie i całkowicie inaczej w lecie. Drugie narzędzie, które możemy Wam polecić, bardziej zaawansowane, bardziej skomplikowane i wymagające troszeczkę pracy, to program SketchUp. Program SketchUp, który umożliwia zaprojektowanie naszego budynku, zbudowanie bryły 3D, a następnie zlokalizowania konkretnie go na określonej działce. I tak samo możemy podać dowolny czas, dowolny dzień oraz porę roku i sprawdzić pozycję słońca względem naszego budynku. Więc sprawdziliśmy i okazało się, że faktycznie jest tak dobrze, jak założyliśmy na początku. Słońce będzie operowało bardzo fajnie i będzie nam dawało słońce wtedy, kiedy tego potrzebujemy i tam, gdzie tego potrzebujemy. Ważną kwestią jest też oddalenie naszego budynku od granic działki oraz od ulicy, z którą sąsiaduje. W naszym wypadku będzie to 8 metrów. Dlaczego? 8 metrów pozwala nam na swobodne zaparkowanie samochodu przed garażem, na przykład w przypadku wizyty gości. Dodatkowo pozwala również na to, żebyśmy mogli przemieszczać się łatwo dookoła samochodu, na przykład, żeby rozpakować zakupy.
Postanowiliśmy też odsunąć nasz budynek od strony lewej aż o 4 metry, chociaż mogliśmy o tylko 3, ale stwierdziliśmy, że przyda nam się taki wygodny dojazd na te udziałki, w razie czego nigdy nie wiadomo, możliwość w przyszłości może się gdzieś tam nam przydać. A i tak po prawej stronie, od strony naszego zachodniego tarasu, mamy całkiem sporo miejsca, bo aż 8 metrów, także spokojnie takie miejsce dodatkowe rekreacyjne z tej strony również się znajdzie. Dodatkowo, decydując się na te 4 metry po lewej stronie budynku, uzyskujemy wystarczająco miejsca na odsunięcie bramy wjazdowej na naszą posesję. I jeszcze na dodatek, tam w kąciku, możemy sobie umieścić spokojnie śmietniki i będą one dzięki temu zlokalizowane w takiej gospodarczej części działki, trochę dalej od wejścia i dużo dalej od okna kuchennego, także nie będziemy musieli na nie na co dzień patrzeć, a w razie czego latem nie będzie nam żaden zapaszek nieprzyjemny przeszkadzał. Podsumowując, trafiła nam się naprawdę bardzo fajna działka. Jest foremna, ulica jest zlokalizowana od strony północnej, także umieszczenie domu na takiej działeczce to jest po prostu bajka. Mamy bardzo dobrze doświetlony taras, dużo miejsca wokół domu, perfekcyjne miejsce na panele fotowoltaiczne. Czego więcej wymagać? Wygląda na to, że będzie idealnie. Będzie idealnie. Jak usytuować dom na działce? Bla, bla. Jak? Poczekaj. Kichać mi się chce. Dobra. Nie. Zrobiliśmy. A nie żegnamy się? Nie żegnamy się, proszę, my też nie żegnaliśmy. Żegnaliśmy się, trzymajcie się, było. Oj tam, będzie idealnie, jest okej. Okay.